Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z prognozowania i symulacji. Filmik może będzie krótki, ale takie dobre słowo podsumowania mam nadzieję, że Wam się dość może przydać. Generalnie chodzi o to, że jeżeli analizowaliśmy dowolny szereg i używaliśmy przykładowo tak wymienionych, opisanych tutaj metod i otrzymaliśmy następujące wyniki błędów ex post, jak i współczynnika determinacji R kwadrat, oczywiście nie w każdej metodzie, bo R kwadrat to jest współczynnik determinacji otrzymywany w modelach liczonych metodą najmniejszych kwadratów, czyli tu przykładowe dwie metody, model trendu liniowego i model potęgowy, i mamy określić, która z tych metod, które tutaj mamy zaprezentowanych, przykładowych, bo zawsze w zależności od szeregu to my decydujemy, ile metod użyjemy i które metody to konkretnie będą, to my musimy wybrać, która z tych metod jest najlepsza pod względem któregoś z tych błędów. I teraz jeżeli na podstawie tutaj tego średnio kwadratowego błędu RMSE my otrzymaliśmy różne wyniki, ale najniższy możliwy wynosił 3,715, jakieś jednostki tej badanej zmiennej losowej, czy tam badanej po prostu szeregu czasowego, i to było akurat dla trendu potęgowego, to my możemy powiedzieć, że pod względem kryterium RMSE to właśnie trend potęgowy powinien stać się podstawą do prognozowania wartości analizowanej zmiennej na przyszłość, ponieważ wygenerował on najniższy możliwy spośród wszystkich branych pod uwagę wyników, branych po prostu metod, najniższy z możliwych wyników tego właśnie błędu. A więc pod względem tego kryterium ten model trendu potęgowego dał najlepsze dopasowanie, bo błąd RMSE okazał się najniższy spośród analizowanych. Podobnie postępujemy w przypadku RMSPE, jak i mapy. Jeżeli pod względem tego tego procentowego błędu średniego reszt widzimy, że najniższy możliwy błąd znowu też wykazał trend potęgowy, to jest kwestia przypadku, nie musi być za każdym razem dokładnie ten sam wynik, to możemy powiedzieć, że również pod względem dokładnie tego kryterium, tego błędu ex post RMSPE, to trend potęgowy okazał się najlepszy do prognozowania wartości w przyszłość, bo on wygenerował najniższy możliwy błąd właśnie tego rodzaju. Tak samo przy mapie. W tym konkretnym przypadku trend potęgowy okazał się najlepszy, bo wykazał najniższe błędy typu ex post typu mapy. A więc w tym momencie pod względem trzech różnych błędów prognoz ta wybrana metoda prognozowania okazała się najlepsza i to ona jest w tym momencie najlepsza. Oczywiście, że tak jak widzicie, można wygenerować wykresy dla każdych z tych trzech rodzajów błędów. Oczywiście metody jakby pomiaru błędów możecie zastosować różne. To zależy od tego, co wykładowca poleca. Oczywiście, tak jak tutaj w tabeli uwzględniony został współczynnik determinacji R kwadrat, ale dla takich metod, dla większości metod, on w ogóle nie jest brany pod uwagę. I biorąc pod uwagę tylko wyniki między trendem liniowym a potęgowym, to widać, że wyższe dopasowanie wykazuje model trendu potęgowego. Nie zawsze tak jest, że powiedzmy te wyniki najniższe są dla jednej metody. Razem może być to model trendu potęgowego pod względem RMSE, raz może być to średnia ruchoma pod względem innego błędu, a raz może być to model Browna pod względem tego mapy. I zasada jest taka, pamiętajcie, że metody dobieramy albo według tego, co Wam kazał wykładowca ćwiczeniowiec, albo
co powinno być bardziej poprawne pod względem tego, jak kształtuje się dany szereg. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, piszcie do mnie na zadania@projekty.małpa.wp.pl. Wszystko, co jest na YouTubie, pamiętajcie, jest dla Was. Możecie to subskrybować, komentować, zadawać pytania pod filmami. Wszystko jest przygotowane w formie playlist dla Was, więc jeżeli potrzebujecie, korzystajcie z wszystkiego, co jest na YouTubie. I pamiętajcie, że omówienie tego przeze mnie nie gwarantuje Wam, że zaliczycie udanego wykładowcy. Trzeba przeliczyć jak najwięcej podobnych materiałów, które są na stronach wykładowców. Wtedy dopiero macie szansę zaliczenia. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do dalszej nauki.